Panie marszałku, Wysoka Izbo, jest pierwsza w nocy prawie, gdy ludzie śpią, media nie śledzą obrad Sejmu i pod osłoną tej nocy PiS zamierza przepychać ustawę, łamiąc prawo i łamiąc konstytucję. Przepychać bezczelnie i bezwstydnie. Najazd hordy Hunów trwa w najlepsze na Cesarstwo Rzymskie. Pragnę wyjaśnić do protokołu, dlaczego klub parlamentarny Lewicy nie weźmie udziału w tym, co bałamutnie zostało tu nazwane drugim czytaniem ustawy i dlaczego podejmiemy w tej sprawie dalsze kroki prawne. Wczoraj złamany został regulamin Sejmu poprzez zarządzenie pierwszego czytania ustawy wcześniej niż po 7 dniach, czy nawet po 3 dniach w trybie przyspieszonym od jej wpłynięcia do Sejmu. Zgodnie z prawem tego pierwszego czytania jeszcze nie było. Dlatego obecnie nie może być drugiego. Wyjaśniam, że pierwsze czytanie ustawy skierowano do Sejmu, skierowano do Sejmu w poniedziałek 10 lipca po godzinie 18. Zatem pierwsze czytanie mogło się odbyć zgodnie z regulaminem Sejmu po 3 dniach, czyli 13 lipca po godzinie 18. Przeprowadzenie pierwszego czytania wcześniej mogło nastąpić jedynie po przegłosowaniu tego przez Sejm. Tak się nie stało. Przegłosowane dopiero dzisiaj wieczorem przyspieszenie rozpatrywania tej ustawy winno powodować, że dopiero teraz powinno mieć miejsce pierwsze czytanie. Tak się jednak nie dzieje. Ma to być drugie czytanie bez de facto pierwszego. Narusza to zatem artykuł 119 Konstytucji poprzez niezapewnienie rozpatrzenia projektu ustawy przez Sejm w 3 czytaniach. Przypominam, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 9 marca 2016 roku uznał naruszenie regulaminu Sejmu jako podstawę do stwierdzenia nieważności ustawy. Przypominam szczegółowo uzasadnienie. Wymóg rozpatrzenia projektu ustawy w 3 czytaniach, o których mowa w artykule 119 ust. 1 Konstytucji, jest dookreślony w przepisach regulaminu Sejmu poprzez wskazanie konkretnych czynności podejmowanych w ramach procedury ustawodawczej przez Izbę i organy i poszczególnych posłów. Określeniem przez Sejm tego, na czym polega rozpatrzenie projektu ustawy w 3 czytaniach, jest nie tylko jego uprawnieniem, ale i obowiązkiem wynikającym z artykułu 112 Konstytucji. Wyrażona w tym przepisie zasada autonomii regulaminowej daje Sejmowi względną swobodę określenia porządku prac nad projektem ustawy. I z jednoczesnym zastrzeżeniem, że czynności podejmowane w ramach owego porządku prac powinny gwarantować rzeczywiste, a nie jedynie formalne rozpatrzenie tego projektu przez Sejm. Sejm związany jest treścią Konstytucji, w tym również i artykułu 119 ust. 1. Naruszenie tego ostatniego przepisu poprzez niezapewnienie rozpatrzenia projektu ustawy przez Sejm w 3 czytaniach może nastąpić zarówno w sferze stanowienia przepisów regulaminowych, jak i w sferze ich stosowania. Zarządzenie pierwszego czytania po kilkunastu godzinach, nocnych godzinach, od momentu przekazania projektu zarówno złamało regulamin Sejmu, jak i po prostu udaremniło posłom poważne zapoznanie się z kilkusetstronicową materią ustawy oraz z lawiną poprawek, które nagle pojawiły się tuż przed zwołaną komisją. Poprawy, które z materią ustawy wiele wspólnego nie miały, a niektóre z nich wręcz odrzucone przez posłów przy okazji innej ustawy, rząd usiłuje tu przez usłusznych posłów Komisji Edukacji przeforsować. Nie ma znaczenia, że w samej ustawie są sprawy potrzebne, także kamienie milowe, które PiS powinien był przedstawić posłom 2 lata temu do uchwalenia. Prace Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży powinny stanowić wzór staranności ustawodawczej i wierności prawu. Prace Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, której PiS ma większość w wydaniu wczorajszym, stanowiły jednak wzór pogardy dla prawa, ignoranckiego rechotu ze społeczeństwa, oczekującego od posłów szacunku dla praworządności. Informuję, że klub Lewicy nie wziął udziału wczoraj w tej parodii prawa i tak zwanego pierwszego czytania i nie weźmie udziału w tym kolejnym akcie tej farsy dzisiaj.